Witamy się z wami na naszym kanale Twin Story Vlog. Dzisiaj vlog wyjazdowy. Dzisiaj jesteśmy w Rapkolandii. Dziewczyny bardzo chciały jechać. No i my też już mieliśmy plany na Rapkolandię w tym roku, więc idziemy do środka, pokażemy wam, jak wygląda ten park, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. A jeżeli widzieliście, to dobrze wiecie, że tu jest naprawdę bardzo fajnie. Co jedzie się na tym? Zobaczcie, jesteśmy na diabelskim młynie albo kole młyńskim, zależy jak to nazywa. Zobaczcie. A dziewczyny się jarają, strasznie im się podoba. Ile tu atrakcji, cały park z góry można zobaczyć. O, teraz muszę się obrócić w drugą stronę, tam jest parking. Ale fajnie, co? Daj się czapkę, to mama wam potrzyma kapelusz. Żeby nie zdjęło. Na Garfieldzie jedziesz? Łódka! Łódka, no. Anela na czołgu, wow! No machasz mamie? Ale zajęta jest teraz. Co? Fajnie? Tu się przyciska. Tu się przyciska, popatrz. Bardziej dziewczyny, pobiegnijcie do przodu, przed smoka. I on się na pewno z wami spotka. O właśnie. Ty masz zrobić. Super! Bardzo dziękujemy. Idziemy dalej. Obie będziecie kierować. A my tu zostajemy na zewnątrz, dobra? Ale super! Halo! Jak na huśtawce, do przodu, do tyłu. No i nóżkami ruszamy tak jak na huśtawce. Teraz słuchajcie, jesteśmy w Dolinie Trzmiela. To jest taka strefa przygotowana dla najmniejszych zupełnie dzieci. Teraz wam pokażę, bo to jest naprawdę fajnie. Nie widzę cię? Okej, masz dobrze.
No i co tam, Mila? Gdzie ty tutaj idziesz? Są tu super domki? A kuku? A zrób pikabu? Zróbcie pikabu! Słuchajcie, my sobie zrobiliśmy malutką przerwę, bo jest gorąco, zrobił się upał. Nelcia pije tym barka. Ja tu dziewczynom zamówiłam taki obiad. Znaczy to jest na wagę jedzenie, więc można sobie tutaj wybrać, co się chce. A Lila tutaj odpoczywa sobie na kolanku, bo się bardzo zmęczyła. Zrobił się upał. Było przed chwilą rzeźko, chłodno i generalnie mokro. A teraz zrobiło się parno i gorąco. My sobie zjemy i idziemy dalej zwiedzać. We'll be right back.
Słuchajcie, nasz dzień w Rapkolandii dobiega już końca. Nam się tu bardzo podoba. My tu jesteśmy już któryś raz z kolei, ale zawsze miło tutaj wracamy. Dziewczyny też lubią tutaj być. Tu są atrakcje takie na ich poziomie, także one są naprawdę zadowolone. Jeszcze tam się bawią. Już nie mają siły, bo już kilka razy były na różnych atrakcjach, a teraz jeszcze wioska wikingów. W takim razie żegnamy się już z Wami. Zapraszamy jutro na godzinę 18. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach na naszym kanale. Zostawiajcie koniecznie. I co? Do zobaczenia jutro. Pa, pa!